Witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Ela Kaflik. Jestem z moim mężem, Piotrem Kaflikiem, który napisał książkę Rak, usuwaj przyczyny, skutki ustąpią. W ostatnim tygodniu rozmawialiśmy na temat starzenia się naszego organizmu, a dzisiaj będziemy rozmawiali, jak bronić się przed starością. To Piotr, masz głos. Dziękuję bardzo. No, że się starzejemy, to my wszyscy wiemy. Ale jak określić tą starość? Jakimi słowami określić? Kiedy się staje człowiek stary? No, jedni mówią, no jak już ma 50, to jest starszy niż 40 lat. No, ale jak ma 80, to starszy niż 70. No ale co to jest ta starość? Co to jest takiego, co się z człowiekiem dzieje? Od chwili urodzenia my mamy codziennie, starzejemy się to o jeden dzień, potem o miesiąc, o rok i tak dalej. I to dochodzimy do starości. No wielu ludzi dożywa sędziwych lat, nawet 90 i 100 kilkunastu nawet. A niektórzy, no tak, w połowie swojego, jakbym powiedział, tej cyfry, którą wymieniłem, 50, 60 lat schodzą z tego świata. To jak to jest? Jaka to jest sprawiedliwość? No jak to po prostu sobie wytłumaczyć, że 40-letni człowiek umiera na raka czy innej choroby, prawda, które określane są no, takimi chorobami zagrażającym życiu, lekarze mówią, że ten człowiek wchodzi w taki okres wielkiego ryzyka, że życie może stracić. No a inni nie. No to jak to jest? To jak to jest? Jedni po prostu żyją 70, 75 lat, tak jak Jenny Fonda. Prawda? Pamiętamy Jenny Fondę, jej tam nawet książki ja mam. No i ona 75 lat, a wyglądała jak szesnastka. No z tyłu, jak to się mówi, nawet i z przodu nie można było się do niej, do czegokolwiek przypiąć. No to jak ona jakieś piła tą wodę życia, po którą wysłała ta Izabela, królowa Hiszpanii, Kolumba przy odkryciu Ameryki, że on miał odkryć Amerykę, on miał odkryć drogę do Indii. No tak się mówiło, że z tamtej strony można do Indii dotrzeć. No ale dotarł do Ameryki. Ale drugim takim, może ważniejszym dla Izabeli zadaniem to było, żeby on odnalazł tą wodę życia, bo podobnież legendy mówiły w całej Europie, że tam, jak się popłynie do tych Indii, to tam można znaleźć wodę życia. Co ta woda życia była? To była woda, która przywracała młodość. O, to już było o co walczyć, prawda? No i te trzy statki zbudowane przez królową, no i króla, kosztowały swoje. Potem wyposażenie i tak dalej, więc to był taki droga misja w tamtych czasach. No ale wracając do nas, no dobrze, tej wody życia nie znaleziono. I nie ma tak, że szklankę wody wypiję i jestem 10 lat młodszy, czy tam 20. Nie wiem, jak to miało być. W każdym razie tego nie odkryto. No to teraz można powiedzieć, że my, tak każdy powie, panie Piotrze, co pan tam plecie, takie głupoty, przecież wiadomo, że się starzejemy. Czas przychodzi i się umiera. Ale takie ja mam pytania. Dlaczego jedni umierają wcześniej, a inni nie, a inni żyją długo i długo i już dzieci, wnuki, prawnuki, praprawnuki, a ta osoba żyje, ta babcia, prababcia żyje i żyje. No to jak to jest z tego? A, bo ona miała takie geny. No ja też bym powiedział, że te geny są ważne,
ale nie znaczy, że każdy z jej rodziny i jej potomstwa będzie żył tyle samo lat albo może więcej niż ona. Nie, bo tak się nie dzieje. I tak jest. Ludzie długowieczni żyją długo, do 100 lat, do 105, tam iluś. I potem się bada ich rodziny, ich dzieci, wnuków. Nie ma nic takiego, żeby to było tak, że geny przekazane i ta długowieczność dalej jest. Tak samo badano w drugą stronę, prawda? Czy przed tym długowieczną babcią ktoś żył z jej rodziny, jej matka, jej babcia żyli długo. Nie, to też nie wskazywało nic na to, że to powiązanie takie jest konkretne. No, to znaczy, coś tutaj musi w tym być, że po prostu dlaczego? Bo te dlaczego zadawajmy pytania, zawsze zadawajmy pytania. No, ktoś powiedział, dlaczego słońce świeci? O Panie, no przecież słońce świeci, wiedzą wszyscy od początku, od małego, a to Pan się pyta, dlaczego świeci? No ale on chciał wiedzieć, dlaczego słońce świeci. No tam nie będę wyjaśniał, jak to potem było, ale wyjaśniono w końcu, no i w tej chwili wiemy, że to tak, tak. Może nie na 100% wiemy, może coś tam jeszcze się dzieje na tym słońcu, ale jest. I teraz wracam do tego. No, naukowcy kiedyś zastanawiali się nad tym, gdyby człowiekowi, takiemu noworodkowi, urządzić takie najdogodniejsze warunki do życia w takim inkubatorze, ja bym to nazwał, może to być dom, może to być pomieszczenie wielkie, może mniejsze, małe, gdzie nie ma zarazków, gdzie nie ma takich wrogich bakterii, gdzie tam inne rzeczy, gdzie dostaje te najwspanialsze jedzenie, te enzymy, witaminy i tak dalej, to jak długo mógłby żyć taki człowiek? No długo, mówią długo. No przecież wiadomo, że słonie na przykład żyją 150-200 lat, że na przykład niektóre z żółwi to nawet 300 lat dożywają, może i więcej, bo może tam się nie spotkało takiego żółwia. Czyli jest możliwość, żeby można było żyć długo. Ale czy te 90 czy tam 80 lat to dla ludzi jest już ta poprzeczka, gdzie trzeba już się żegnać z życiem? No, ale dlaczego? Dlaczego taka Jane Fonda czy Jennifer Lopez nawet, ona bardzo dużo robi dla swojego zdrowia. Wygląda jak 16, 17. No można powiedzieć, że podziwiać tylko takich ludzi. Ja bym chciał dokładnie wiedzieć, co ona od godziny, począwszy od kiedy się obudzi do tego, kiedy zaśnie, co ona robi, prawda? I co ona bierze, jakie tam, przypuśćmy, suplementy, jakie bierze, jakie jedzenie. Czyli można by było tak powiedzieć. Od tego zależy nasza długowieczność i od tego zależy nasze zdrowe życie, od tego, co mamy na talerzu, co mamy w szklance, od tego, jak pracuje nasz umysł, jak nasza psychika pracuje, od tego zależy wszystko, co można nazwać starzeniem. Bo w tym momencie, kiedy my po prostu dostarczamy organizmowi to wszystko, co on potrzebuje, jeżeli my organizmowi dajemy wypocząć, jeżeli my organizmowi dajemy psychikę pozytywną i nauczymy się tej psychiki pozytywnej, nie tak łatwo to jest osiągnąć. No, tak nie jest łatwo, ale można. I teraz, jeżeli to wszystko unikamy tych zatrucia tymi różnymi chemikaliami, omijamy, prawda, to, że to powoduje u nas zapalenia. No ostatnio się mówi, że chleb, mleko, no i tam inne takie produkty mogą u nas wywoływać stany zapalne. Takie stany zapalne trwałe.
kiedy ciężko organizm je zwalcza. I praktycznie, jeżeli dziś zjedliśmy ten chleb czy bułki i tam mleko czy coś i tak dalej, no wiadomo, jeżeli przez następne 2-3 tygodnie nie będziemy tego jedli, to może organizm zwalczy to i po prostu wrócimy do zdrowia, jak to by powiedział, do takiego fizycznego zdrowia, no może nie w 100%, ale w 90 kilku. Natomiast jeżeli my dopychamy codziennie to samo, no to słuchajcie, no to przecież to tak jest jak z ogniskiem. Ognisko się pali i ono by zgasło. Ale jak drewka ciągle dokładamy, no to się pali. Jak jeszcze więcej drzewa dołożymy, no to będzie takie ognisko, że można na tym, prawda, sobie kiełbaski piec i tak dalej. Żartuję, ale to nie jest żart też. To jest taka, no, przypowieść do tego, co się dzieje z naszym organizmem. My musimy pamiętać, mamy te reguły, które powinniśmy zachować, co robić, żeby nie dać się temu wszystkiemu. To jest tak. No, pierwsza rzecz i najważniejsza to jest, prawda, psychika, stresy, nauczyć się. No, nie wpadać w stresy, to pierwsze. Nie doprowadzać do depresji. No i cały czas powinniśmy unikać negatywnego podejścia do życia. No, tutaj coś poszedłem, a powiedzieli mi, że nie wolno, nie ma. Jak to wolno? Tutaj mnie innym dawali tam. No, takie, po co nam to? Po co nam to? Życie jest takie, że jak mówiłem, jak fala na oceanie. Raz jest dołek, raz jest górka. I tak trzeba to życie sobie uzmysławiać, że nie tylko dobre rzeczy do nas trafiają, ale i te złe. Te złe są normalnym, tak jak te dobre normalnym dla nas, tak te złe przejścia, które przechodzimy, też powinniśmy traktować jako normalne. Musi się tak zdarzyć, bo tak to jest, takie jest życie. No nie ma tak, że wszystko jest tylko po naszej myśli. Potem trzeba przejść do diety. No i tutaj jest, co jeść, a czego unikać. I teraz jest tak, czego nie jeść za dużo, czego nie jeść za mało. To też jest. To my mamy. Nasz organizm to jest ciągły balans, balans. Musimy tak, że po lewej, po prawej, blisko siebie, żeby to było najlepsze wtedy dla naszego życia i dla naszego organizmu. Jakie potrawy na przykład są korzystne dla nas, a które prowadzą do chorób? No i teraz można tak powiedzieć. Wszystko, co gotowane, pieczone, smażone, no to jest takie tylko, prawda, no, objętościowo i żołądek wypełniony. Ale tam nie ma witamin, bo wygotowane, tam nie ma, pieczonych też nie ma, smażonych to jeszcze gorzej i grylowanych, co niektórzy mówią, to samo co smażenie. Więc jakie potrawy powinniśmy jeść? Surowe jedzenie. Takie, które nie jest w ogóle przetworzone. Jeżeli wyrwiemy z ogródka sobie marchewkę, trochę ją tam opłuczemy, prawda, czy tam nawet jak ktoś chce oskrobać, to niech oskrobie, co nie musi, jak dobrze wymyje, i sobie ją chrupiemy. To jest najlepsze jedzenie, jakie na ziemi istnieje. Jeżeli weźmiemy sobie z ogródka, zerwiemy pomidora, ogórka i tak dalej, to jest najlepsze jedzenie, jakie my dostarczamy. To samo jest z owocami. Jabłko zerwane z jabłoni, może, żeby tylko nie pryskane. No, mówią, że jak 2 czy 3 tygodnie, czy miesiąc nie pryskane przed zjedzeniem, to już te opryski nie działają na nas. No, trzeba na to też zwracać uwagę. Czyli surowe jedzenie to jest takie, które nie jest przetworzone. No ale tylko na tych owocach, warzywach nie możemy żyć, które nie są przetwarzane. Mamy też inne rzeczy, które możemy brać.
No na przykład kasza gryczana, kasza jęczmienna, robiona, gotowana, ale to możemy jeść tam, my potrzebujemy rzeczy, które tam w tym są. No potem na parze robione na przykład jakieś brokuły, czy tam przypuśćmy na parze się robi tam dużo rzeczy, nie będę w tej chwili wymieniał. Czyli to jest takie, które nie jest przetworzone. A dlaczego takie ważne, że ono nie jest przetworzone? Bo przetworzone, a nieprzetworzone, to jest te przetworzone, to jest te gotowane, pieczone, smażone, preparowane w maszynach, w urządzeniach, które robi się kiełbasy i inne rzeczy i tak dalej, dodaje się różnych rzeczy. To jest jedzenie przetworzone. To jedzenie przetworzone jest dla nas no taką półtrucizną. Może jemy, bo trzeba jeść, no trzeba żyć, jak to każdy powie. No ale to też trzeba uważać, ile czego jeść i ile czego nie jeść. Teraz, jeżeli chodzi o cukier, no od dawna, od dziesiątek lat mówi się, że cukier jest grobem dla naszego życia, dla naszego organizmu i nie powinniśmy cukru ruszać. No każdy powie, o, u mnie w domu to już cukru nie ma, ale do nucy inne się je, prawda, bez opamiętania. Ale w tych donucach, ciasteczkach, winnych jest cukru od ciut, ciut. Jeżeli się bierze soki, te z wysokich półek pisze, truskawkowy, 100% truskawki. Gdzie tam 100%, kto widział truskawki, tam w ogóle truskawki może nie było. Ale za to jest cukier, słodziki, zapachy, spróchniacze, utwardzacze i tak dalej. No i mamy już pełny ten. Jeżeli ten byśmy z tego napoju wyjęli wodę, no to zostanie cukru tyle, że oczy na wierzch wychodzą ze strachu, jak może być w tym napoju tyle cukru? A tak jest. I my po prostu nie wiemy, bo tak pączek ma cukier, ciasto ma cukier, to ma cukier, co wszystko ma cukier. My nie musimy jeść cukru i słodkich rzeczy. No tam mówię o czekolada, no czekolada czasami też można, ja nie mówię, żeby to po prostu, no tak jak diabeł święconej wody, żeby się tego wystrzegać, ale trzeba to ograniczać we wszelki możliwy sposób, te wszystko, co nam przeszkadza. Teraz mówi się o mięsie, my polski naród, to jesteśmy tak, ziemniaki, mięso, no i tam, prawda, inne kluski, makarony. No przecież te kluski, makarony to jest ta pszenica, mąka. To też dla nas po prostu działa niedobrze. Musimy wiedzieć. Oczywiście, ja bym powiedział tak, jeżeli raz na 2 tygodnie, na 3 zjemy jakieś tam kluski, to krew nam nie pójdzie. Ale wiedzmy o tym, że za każdym razem to nasz proces starzenia wzrasta w tym momencie, kiedy jemy te przetworzone jedzenie, te gotowane, pieczone, smażone, te ze sklepów wysokiej półki, te napoje, te inne i tak dalej. A teraz przejdźmy do tego, co jest alkohole. Alkohole po prostu. Jak mówią w tej chwili naukowcy i mówią tak, piszą, że każdy alkohol, nawet piwo, nawet jedne dziennie, to nie jest zdrowotne. To jest dostarczana trucizna. Nasza wątroba musi to oczyścić, musi ten alkohol zmienić, przerobić. I to jest bardzo duża rzecz dla wątroby, bo wątroba słabnie w tym momencie. To tak to jest. Także nie mówmy, że o, mój dziadek pił wino zawsze do obiadu i tak długo żył. Pewnie, że żył, bo innych rzeczy nie robił na przykład, ale też nie bierzmy tego tak, jak to
się mówi czy pisze tam w różnych periodykach. Mięso każde, jakie tylko jest we wszystkich postaciach. No spotykałem się tak, no ja mięsa nie jem, ja tylko kurczaki jem. No słuchajcie, a kurczak to jest nie mięso. No ciężko to zrobić. I teraz, proszę Państwa, jest tak. Nasz organizm codziennie, tak naukowcy mówią, umiera w naszym organizmie, to znaczy no już są zużyte. Może nie umierają, zużyte są 10 milionów komórek. Na ich miejsce muszą być odbudowane nowe. I jeżeli my w swoim organizmie mamy wszystkie te budulce, które to komórki odbudują, to ona się odbuduje bardzo szybko i łatwo. Natomiast jeżeli brak jest, no to organizm próbuje budować i zbuduje takie coś, co nie wiadomo, czy to jest komórka, czy to jest przeszkoda. Bo to tak teraz mówią, prawda? W ten sposób. Teraz jeszcze wracając do mięsa. Każde mięso jest kancerogenne, czyli może tworzyć raka. Także pamiętajmy o tym, nie dajmy się tutaj w ten sposób, że my tutaj mięso to co tam, panie, bez mięsa to ja nie mam siły, a ja pracuję ciężko fizycznie. Ludzie kochani, na przykład weźcie sobie i poczytajcie, w Indiach setki miliony ludzi żyje bez mięsa, bez żadnego mięsa. Nawet ryby nie jedzą, nawet innych rzeczy. Wszystko, co się rusza, to jest dla nich mięso i bardzo dobrze sobie radzą. I żyją długo, po 70, 80, 90 lat i też podlegają tym samym procesom, tak jak i my, no ale są bez mięsa. I ktoś powie, że o, ja muszę mieć, bo to jest po prostu wykręt. To jest wykręt, bo ja muszę mieć siłę, to muszę jeść, bo białko i to tylko w mięsie. Nie tylko. I można poczytać sobie, wiele nacji na świecie omija mięso szerokim łukiem. Teraz można powiedzieć tak. Woda, najczystsza woda, jaką mamy, czy tam zaparzone zioła, czy inne, to są dobre dla naszego organizmu. Natomiast wszystkie inne rzeczy, to nasz organizm po prostu no, ciągnął w dół. I teraz trzeba powiedzieć tak, pijemy coś, w tej wodzie coś tam jest, czy w tym napoju, czy w czymś, no to już nasz organizm, mój organizm w tym momencie starzeje się mocniej. Bo te komórki, które umarły dzisiaj, one nie dostały tego, co potrzebują, tylko dostały takie te złe, niedobre jedzenie. To znaczy, ono jest dobre, smaczne, ale nie służy nam do tego, żeby budować z tego organizm. Także ileś tych z milionów komórek już się nie otworzy. I teraz jest ważne, żeby one się odtwarzało jak najwięcej. A po drugie, żeby jak najmniej ich umierało, prawda? To też jest ważne. I teraz tak. Powietrze. No powietrze nam jest potrzebne do życia. Wiadomo, że bez powietrza człowiek ile może? Pod wodą ile tam nurkowie? 6 minut to są rekordy, ale zwykły człowiek to 2 minuty do 2,5 i po prostu bez powietrza następuje zatrzymanie pracy serca, bez tlenu i tak dalej. A dlaczego ten tlen taki ważny dla nas? No ważny, prawda, bo bez tlenu nasz organizm, żadna komórka bez tlenu nie wyprodukuje niczego. Tlen potrzebny jest do spalania, żeby nasze ciało miało 36,6 stopni Celsjusza. Tlen jest potrzebny do wielu takich reakcji chemicznych, bo potrzebna jest taka i taka, prawda, jakaś płyn, jakaś substancja i odpowiednia gromada komórek to robi. No ale bez tlenu nie. I teraz jest tak. Ludzie, tak jak ja powiedziałem,
Jenny Fonda. No pięknie wyglądała, ale ona pisała. Ona co dzień ćwiczy. 2-3 godziny ćwiczeń takich ostrych. Nie takich, że po kuchni się do tego, albo wzięło się po podwórku, pochodziło tam, tu szpadel poniosło tutaj, tamto. To jest po prostu my w ten sposób. Na przykład co? W naszym ciele gnieżdżą się chemikalia. I teraz, żeby te chemikalia wyrzucić z tego ciała, no to nie jest takie proste. Nasz organizm robi wszystko, żeby wyrzucić te chemiczne odpady, jak to się nazywa, z naszego ciała, żeby nasze ciało było jak kryształ. No tak nie jest, no ale przynajmniej, żeby nie było zawalone w takim stopniu, jak niektórzy mają. Ale jak się dzieje, jeżeli my nie ćwiczymy? Jeżeli ćwiczymy, robimy te wymachy, prawda? To wszystkie te mięśnia tutaj, wszystkie te barku z tyłu, pleców, brzucha, w nogach i tak dalej, wszystko chodzi, szyja nawet i tak dalej. I tam są te chemikalia, przecież w tych mięśniach, w tych zwałach tłuszczu na przykład, czy tam innych, są chemikalia gromadzone przez nasz organizm, żeby nam nie przeszkadzał. Żeby nie przeszkadzał wątrobie, do mózgu, że się nie zostało, to tam się je utyka. Takie jest jak śmietnik taki. Ale teraz, żeby to wydalić, no to musi być rozruszane. Bo to jest tak, zazębia się to jeden za drugim. Jak poruszamy się i to wszystko się zaczyna trząść, zaczyna się po prostu stamtąd wysypywać. A jak się wysypuje, to krew to wynosi do moczu, wydalane jest z kałem, wydalane jest z potem. Jeżeli się pocimy, to też jest wydalane. I wtedy my, no, lepiej się czujemy i ten nasz organizm zaczyna lepiej pracować. No ale to ciężko ludziom uzmysłowić. Ja wiem, że no, ja też miałem problemy z tym, żeby tak intensywnie ćwiczyć. No ale w końcu, jak to wszystko się dowiedziałem, że to tak pracuje, no to robiłem. Na przymus, nie ma. Godzina ta, ja biorę i idę na spacer i taki, czy tam na pobieganie sobie. Wracam trochę zdyszany i słuchajcie, na tym biegu wszystko pracuje. Od palców, od tego, wszystkie, gdzie tylko się chemikalia tam zablokowały jakoś gdzieś, no to się odblokowują, bo tam to wszystko się rusza. Wszystko w to, z powrotem w to. To tak jak, prawda, trzepiemy materac. Jak go lekko tam po tego, to dywan, to go tam lekko z tego kurzu wyszło. Jak go tak przetrzepiemy dobrze, tak jak to w tym ćwiczeniach, no to z niego ten kurz idzie i idzie, nie ma końca, prawda? Tak to wygląda. I teraz wrócę do systemu immunologicznego, czyli tego systemu, który nas ochrania. Jest to tak ważne, żeby nasz system immunologiczny, ten odpornościowy, był jak najwyższym poziomie. Jeżeli teraz, no my mówimy, ale jak to zrobić? No też już tu część omówiłem. Te, prawda, ćwiczenia i tak dalej. Ale teraz są jeszcze inne przyczyny. Równowaga kwasowo-zasadowa. Nasz organizm jest, w zasadzie powinien być zasadowy. Krew nasza ma 7,2 punktów w tej skali. Kwaśność do zasady i zasadowe. Więc to jest no, też ważnym czynnikiem, żeby nie zakwaszać organizmu. Zakwaszony organizm to jest otwarcie drzwi dla wszystkich chorób. To jest po prostu no, tragedia dla nas. A my tego nie wiemy, jak można. Ale teraz są w internecie wszędzie. Włóż się po polsku, wejdźcie na Google. I napiszcie równowaga kwasowo-zasadowa. Co jeść, a czego nie jeść. I tam są całe, na przykład
całe zestawy potraw czy tam produktów, które odkwaszają. Odkwasza, 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 a potem jest takie, które nie zakwaszają ani nie odkwaszają. To jest tak jak w tej krwi i woda. Natomiast potem są zakwaszające. Więc tak, zakwaszające jest każde mięso. Zakwaszające są dużo innych. Poczytajcie na to, to nie ma tutaj czasu tak, żeby po kolei wszystko wymienić. Myśmy zrobili kiedyś taki zestaw i bardzo długo z tego korzystamy. Teraz unikanie jakich potraw? Jedzenie pochodzące z jakichkolwiek konserw. Wiadomo, te pudełka konserwy są powlekane jakimiś tam produktami, które nie służą nam. Sól na przykład. Słuchajcie, w tych krajach rozwiniętych Europy, tych rozwiniętych Azji, Stanów Zjednoczonych, Kanada, Australia, Japonia i tak, nie będę wyliczał, je się soli 2 do 3 razy tyle, jaka jest norma. Sól również zakwasza organizm, ale trzeba pamiętać, soli też nie może być za mało. Ale w tych wszystkich restauracjach, gdziekolwiek pójdziecie, to jest tak wszystko słone, no bo ta sól zabija te wszystkie inne rzeczy. No, słuchajcie, trzeba sobie to też wziąć pod uwagę. Kawa. No to oprócz kawy zbożowej Inki, którą ja piłem i piję, no i herbata. Wszystkie herbaty oprócz zielonej i ziołowych herbat. To są dobre dla nas. No, picie mleka. Mówią, że mleko, ja kiedyś nie mogłem zrozumieć, jak ci naukowcy piszą, że picie mleka jest dla nas szkodliwe. Ja bym powiedział tak, jeżeli ktoś wypije szklankę mleka na tydzień czy na dwa, to nic mu się nie stanie, chociaż też nie pomoże sobie to szklanko. Przecież ludzie, jeżeli się patrzy na zwierzęta, to zwierzęta tylko w okresie tego dojrzewania, tej małoletności, tak samo i dzieci, nasze te maluchy, które się urodzą, to piją mleko matki do pewnego czasu, a potem już nie powinny. Nie powinny. Tak samo jak cielak pije te mleko matki, ale potem już nie, już on powinien jeść trawę, a nie mleko, bo to mleko już na dłuższy czas mu nie służy. No, papierosy to nie powiem, jeszcze tam te inne rzeczy i tak dalej. Surowa żywność to są warzywa, owoce. Powinno się robić przynajmniej raz w tygodniu, żeby tak się nie obciążać. Niektórzy, jeżeli chcą, częściej to soki z warzyw. Soki z warzyw. Mogą być soki, na przykład marchewka i jabłko. Bardzo dobry sok. Ze sobą współpracuje. To jest jeden owoc i jedno warzywo, które ze sobą nie mają kolizji, nie mają sprzeczności. To jabłko i marchewka. Owoce, soki z marchewki i jabłka. No, orzechy wszelkiego rodzaju. Oczywiście nie napychać się tym kilogramami, bo to też nie służy. Wszystko musi być w normie. Po trochu, po ćwiczenia fizyczne, sok z młodej pszenicy, tam ja pisałem w książce, to jest jak krew Boga nazywają. Sok młodej pszenicy naukowcy nazywali krwią Boga dla naszego organizmu. No i oczywiście trzeba by było też dotrzeć do oczyszczania organizmu. Jelito grube, wątrobę, nerek, a także innych organów, jeżeli tam da się radę. Witaminy na przykład, żeby już 45, 50 rok życia, to już powoli wprowadzać witaminy C, D3, ta witamina, która współpracuje z witaminą D3, K2, MK7 i tak dalej. No i oczywiście minerały. Ludzie po 60 mają niedobór magnezjum, mają niedobór potasjum i innych minerałów, to trzeba sobie już zbadać.
To trochę kosztuje, ale no warto i żeby dobrze się czuć, to warto też ponieść jakieś koszty. To ja na tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo. No, super, dziękuję Ci bardzo. Robiłam notatki, dlatego wyłączyłam kamerkę. To, co powiedziałeś, bo to bardzo ważne. Także, no ja myślę, że na tym zakończymy nasze spotkanie, bo 40 minut trochę przekroczyliśmy, a mamy plan, żeby zawsze tak do 30 minut, prawda? I jeszcze chciałam Wam powiedzieć na zakończenie, że jeśli jesteście zainteresowani kupnem książki, wyślijcie mnie e-mail i ja e-maili napiszę pod spodem naszego wideo i my wtedy Wam powiemy, co macie zrobić, bo książki my wysyłamy, potrzebujemy Wasz adres. To na tym było i zapraszamy Was za tydzień na następne spotkanie. Pa! Dziękujemy.